Cześć. Cześć. Witamy w Mediolanie. Myśmy przyjechali, a ty tutaj mieszkasz, tak? Jak spędziłaś, czy spędzasz ten tydzień mody? Co, że tak powiem, jest twoim taką aktywnością codzienną? No więc tak, ja przeprowadziłam się do Mediolanu, tak, ze względu na to, że tutaj jest większość moich klientów. Jestem ilustratorem mody i artystką i dzięki temu, że to jest stolica mody, to właśnie Mediolański Tydzień Mody jest moim jednym z takich największych inspiracji w ogóle w mojej pracy. I podczas tygodnia mody chodzę na prezentacje, na pokazy i rysuję na żywo wszystkie nowości, wszystkie kolekcje, street style, blogerki, stylistki, aktorki, no ale przede wszystkim oczywiście pokazy. I to stanowi taki na koniec reportaż całego tygodnia mody. A jakby kto jest klientem, kto jest odbiorcą tych rysunków, które tworzysz? Zazwyczaj to wygląda tak, że tak jakby ja taką pracę sobie samą wymyśliłam i jeżeli klient, jakaś marka chcą później wykorzystać to w social media, bo najczęściej to idzie do social media, to po prostu wynajmują mnie na przykład na dany pokaz albo wykupują później ilustrację i zależy, to czasami są marki. Tak jak powiedziałam, czasami to są osoby, które prowadzą, które na przykład mają dom towarowy albo butiki w innych krajach i chcą to też dla social media, dla swojego kontentu, dla Instagrama najczęściej albo do Facebooku, ale najczęściej Instagram. Albo marki to później wykorzystują jako część kampanii, już kiedy kolekcja po pół roku, tam po kilku miesiącach trafi do sklepu, bo teraz jest taki highlight wszystkich kolekcji, wszystkich prezentacji, jest bardzo nasycony jest, tak, program. Dokładnie. Ale dopiero za kilka miesięcy, za pół roku to wszystko trafi na półki i wtedy już trzeba ten content pokazywać, żeby sprzedawać klientom, żeby klienta zaciągnąć do sklepu, żeby pokazać jakieś dodatkowe materiały, tak jak sesje zdjęciowe, kampanie, ale też ilustracje. A jeżeli chodzi o ilustrację modową czy żurnalową, to jakbyś mogła przybliżyć, co to w ogóle jest za typ sztuki, bo to jest chyba taka specyficzna dziedzina. Jak w ogóle ta branża wygląda? Czy dużo jest takich ilustratorów mody? Czy to jest coś, co że tak powiem, teraz zdobywa popularność? Czy to jest jakby taka stała dziedzina? Może zacznę od początku. Kiedyś na pokazy mody, na przykład w latach 50., 60. zapraszano tylko i wyłącznie najlepszą prasę i klientów. I nie wolno było robić żadnych zdjęć. I też fotografia nie była aż tak dostępna jak teraz, wiadomo. Teraz, nie wolno było robić zdjęć? Nie wolno było robić zdjęć, ponieważ najwięcej pokazów oczywiście się robiło w Paryżu. Cały świat przyjeżdża do Paryża, żeby zobaczyć, co francuscy projektanci proponują. I to najczęściej były jakieś innowacyjne rzeczy. Ponieważ dopiero wszystko się rozwijało i nabierało takiego boomu. I byli znane, nie wiem, historie, kiedy ktoś na przykład zrobił, kiedy na przykład fotografowie wynajmowali, nie wiem, pokoje hotelowe z oknami wychodzącymi na okna showroomu, gdzie będzie pokaz, na przykład czy w Dior, czy w Saint Laurent, czy Chanel. Okay. I robili zdjęcia po prostu jak szpiedzy. I niestety czasami te zdjęcia trafiały po prostu do innych marek, na przykład Stanach, które kopiowały. Tak, i nie wolno było robić zdjęć, ale czasami wolno było robić ilustracje, żeby później w prasie był reportaż dziennikarza, który opisywał kolekcję, opisywał inspirację i jakaś ilustracja bardzo szybka, bardzo szkicowa, która pokazywała, nie wiem, kolory, siluet albo ogólny vibe. I wtedy ilustratorzy pracowali bardzo dużo. I zwłaszcza na przykład ta gazeta WWD, Women's Wear Daily, amerykańska, ona zdobyła ogromną popularność, dlatego że wychodziła codziennie z ogromną ilością szkiców. Teraz jest inaczej. Teraz oczywiście zdjęcia, wideo są super dostępne, jest tak jakby ogromna łatwość i szybkość w robieniu materiałów prasowych. I ilustracja zanikła, ponieważ wymaga większych umiejętności. Ponieważ zdjęcie dużo szybciej i łatwiej sprzedaje. No tak. Klient od razu widzi w ciągu paru minut wszystko, co było na pokazie i dużo łatwiej konsumować ten materiał niż ilustrację.
jakby żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi o ilustrację, to przynajmniej trzeba się zatrzymać. Zdjęcie człowieka płynie dużo, dużo szybciej, ponieważ tak jakby są rzeczy, które dla niego są znane. I ilustracja stała się bardziej, w ogóle stała się rzadka, ekskluzywna. I teraz na przykład moja praca nie polega na tym, że ja rysuję projekt albo pomagam projektantowi coś narysować, nie. Cała kolekcja jest tworzona dużo wcześniej. Później są zdjęcia, kampanie, lookbooki i na sam koniec, żeby pokazać, jak wisienkę na torcie, żeby pokazać taki feel tego wszystkiego. Tak, taki feel, mood, vibe, koncept, to co ma końcowy klient poczuć, o co chodzi w tej kolekcji, przychodzę ja i rysuję. I to jest taka rzecz, co mało brandów robi, mało marek robi. Ale ci, którzy robią, to zazwyczaj to są osoby wewnątrz brandów, którzy naprawdę są blisko sztuki albo designu i oni to bardzo cenią. I też ich klienci to cenią. I dzięki temu mogą się wyróżnić i zrobić coś, czego inni jeszcze nie mają. Czyli, czyli może będzie się rozwijać i właśnie też będą ja mam nadzieję. Kopiować. Kopiować to jest bardzo trudne, ponieważ jeżeli ktoś kopiuje oryginalny styl, no to od razu to widać, tak, że to jest kopia. Naśladowcą. Słuchaj, powiedz coś o technice. Tutaj tak ciekawie zerkam na twoje instrumentarium. Jeszcze pokażę ci szkicownik, wiesz, bo mam ze sobą. Ogólnie to wygląda tak, że większość ilustratorów pracuje w domu, w swoim studio, ale ja uwielbiam robić bardzo szybkie szkice, bardzo wrażeniowe tego, co się dzieje w tym momencie. Na przykład to jest kolaboracja Max & Co, to jest jedna z marek Max Mary, z projektantem Duro Olovu. No i właśnie prezentacja była w sklepie na drugim piętrze, ja przyszłam, chodziły modelki ubrane w tą kolekcję, cała przestrzeń była fajnie zaaranżowana w scenografię i też projektant opowiadał. No to w ciągu kilku minut wszystko to ujęłam. Dalej, inna prezentacja takich luksusowych treby ze skóry jednej z pierwszych w ogóle marek, która na włoskim rynku się pojawiła w 1860 którymś roku w Francji. Oni zrobili prezentację w takim home museum w centrum Mediolanu, takim też troszkę nie sekretnym miejscu, ale nie jest tak popularny jak wiadomo Duomo, wnętrze palacu renesansowe. I torebki było pokazane tak jakby na tle. Nowe torebki na tle kontrastu, który nawiązywał do tradycji, do craftsmanship włoskiego. Są goście pokazu. Słuchaj, tutaj widzę chyba jakiś... akwarele. Ale szkicujesz flamastrem takim wodnym, tak? I tak. Wypełniasz akwarelą. Tak. To są wszystko brush pens, czyli... takie markery pędzelkowe, które mają wewnątrz akwarele albo tusz i są super szybkie w użyciu. Właśnie zaskakuje mnie tempo, bo jakby wiesz, myślę, że jest wiele osób, które potrafiłyby namalować dobrą akwarelę, ale w takim tempie to myślę, że jest to jednak wyzwanie. No, masz rację. To na przykład było robione podczas pokazu Max Mary. Tak samo te rzeczy. Trochę gości, trochę modelek, trochę wnętrza. Kojarzy mi się to z pracą, może to źle zabrzmi, ale stenotypisty w czasie procesu sądowego. Tak, masz rację, tylko tam nie wolno robić zdjęć, a tutaj to, no tak. To jest po prostu, nie wiem, sztuka, która się robi na żywo. Każdy detal jest ważny, a te detale umykają, masz jednak przed oczami jakieś tam wrażenie i zaraz pojawiają się kolejne, więc zapominasz, co przed chwilą było, a jednak tutaj te pomarańcze z tym niebieskim świetnie grają. No. Co to za papier? To jest szkicownik Muji. Jest taka marka japońskich produktów takich. No właśnie japońska kaligrafia i w ogóle japońskie artykuły piśmiennicze teraz robią niesamowitą karierę i widać takie zainteresowanie wśród ludzi. Tak, najlepsza jakość. Najlepsza jakość, bardzo prosty design, który ci nie przeszkadza w tworzeniu, bo oczywiście można bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, ale jak dla mnie materiał, który dobrze się sprawdza, jest, który jest jakościowy i który jest przewidywalny,
który mi nie przeszkadza nawet w tym, żeby go trzymać. Nie wymaga dodatkowych... Po prostu pozwalają zrobić tak, że widzę to, co robię, bardzo szybko potrafię to uchwycić i już się nie zastanawiam nad tym, nie wiem, czy dobrze mi się zamknął flamaster. A słuchaj, a w kontekście właśnie tego takiego jakby dotykalnych i fizycznych rzeczy, jak to się ma do mediów, w których to udostępniasz dla ludzi, czyli, no nie wiem, większość ludzi pewnie przez Instagrama to konsumuje. Tak. Trzeba to sfotografować. Jak takiego timelapsa nagrywasz, czy takim, nie wiem, telefonem, czy po prostu ktoś stoi z aparatem i to nagrywa? No faktycznie, kiedy rysuję, to już muszę być tylko i wyłącznie na tym skupiona. Ale czasami się udaje w trakcie na przykład jakieś rzeczy uchwycić jeszcze właśnie między skończonym szkicem, a tym, jak przejdzie modelka, bo ja rzeczywiście potrafię to szybko robić, ale jednak mam jedną rękę, żeby czy mieć pędzel i czy mieć telefon. To też nauczyłam się. Kilka sezonów jest tak, że muszę i nagrać reportaż z robienia tego dla swoich social media, żeby pokazać, że rzeczywiście to było w czasie, na przykład skończyć kilka szkiców przed tym, jak przejdzie finał pokazu, kiedy przejdą wszystkie modelki. Bo wtedy faktycznie widać, że robiłam to w tym samym momencie. Ile powstaje takich szkiców w trakcie jednego pokazu? Na przykład tu Max Mara to jest raz, dwa, trzy, cztery. Wow. To był Sport Max następnego dnia i to jest raz, dwa, trzy. Nieźle, myślę, że... Zwykły akwarelista zrobiłby jedną akwarelę w trakcie pokazu. Może nawet nie jedną. No może, bo jednak... Są nie więcej niż minuta. Nie, niektóre rzeczy. Czasami trochę więcej, ale... I tutaj myślę, że wiesz, ledwie wyschnie, to już kładziesz kolejną warstwę, także... Tak. Sprzedajesz printy, czy sprzedajesz, że tak powiem, oryginalne akwarele? Te rzeczy, które są u Ciebie na stronie, w sklepie? W sklepie akurat to jest bardzo nowa rzecz dla mnie w tym roku. Przez wojnę myślałam, jak mogę pomóc i jedyna rzecz, która przyszła mi do głowy, to sprzedać jak najwięcej swoich prac, które po prostu leżą, bo ja nie lubię się rozstawać ze swoimi pracami, nie lubię się rozstawać z obrazami, ale stwierdziłam, że w sumie this is a good cause i najlepiej, to jest najlepsza rzecz, żeby w jakiś sposób pomóc ludziom. A zaczęłam to robić i w ciągu paru dni sprzedało się wszystko. Wow. Zebrałam bardzo dużo kasy. Całą kasę tą wysłałam na pomoc Ukrainie albo osobom, które przeprowadzają się. I zobaczyłam, że ludzie chcą to i ja potrafię sprzedawać. I to było też niesamowite, ponieważ jako ilustrator zazwyczaj pracujesz sam ze sobą, pracujesz z materiałem, pracujesz z obrazami, ale niekoniecznie jesteś salesman. Ale to chyba tak, że produkt sam się broni, tak? W tym wypadku. Jeżeli to można nazwać produktem w ogóle. Znaczy, sam się broni, tak, ale jest część sprzedażowa, którą trzeba umieć zrobić i to nie było takie... Dla mnie to nie było łatwe, to nie przyszło mi z ogromną łatwością, tylko musiałam rzeczywiście to przemyśleć. Ale jeżeli chodzi o pracę ilustratora, to... zarobek nie polega na tym, że ty sprzedajesz ilustrację, oryginał, czy tylko ty sprzedajesz prawa na wykorzystanie jej przez markę. Wow, okay. Czyli jak fotografowie czasem, nie? Jak licencja, się na przykład, tak. Tak, sprzedajesz licencję, dokładnie. Okay. Czy będzie wykorzystywane raz, czy to będzie print na koszulce, czy to będzie kampania w ogóle na cały kraj albo na globalne, to za każde takie pole wykorzystanie i czas. Tak jak fotografia, tak. Faktycznie. A słuchaj, bo tak wspominasz o współpracy z dużymi markami. Wiele osób takich, które powiedzmy, że jakoś tam marzą o takiej karierze w branży, która jest taka spektakularna, wdzięczna i miła w odbiorze, właśnie myśli o tym, żeby współpracować ze znanymi markami. No i zwykle tak się kończy, że wysyła gdzieś jakieś maile, zapytania. No i w większości to się odbija od ściany, tak? Co byś poradziła osobom, które też chciałyby może nie robić to samo, bo powiedzmy, że to jest jednak pewna nisza, taka bardzo specyficzna. No ale załóżmy, młody fotograf chciałby, czy młoda fotografka chcieliby współpracować ze znaną marką. Jak dotrzeć do tego świata? Co, że tak powiem, zrobić, żeby ci ludzie sami chcieli z tym kimś współpracować?
Znaczy, wydaje mi się, że teraz w ogóle jest najlepszy czas, bo teraz jest Instagram, social media i rzeczywiście masz możliwość pokazania się i jeżeli nawet nie zobaczycie, nie wiem, creative director w Gucci, to możecie zobaczyć osobę, która współpracuje z tą marką albo współpracuje z agencją production agency, albo z agencją eventową, więc to jest dużo, dużo łatwiejsze niż, nie wiem, 20 lat temu czy 15 lat temu. Okej. Okay. Ja myślałem, że jest trudniejsze, bo taka konkurencja, wszyscy konkurencja dzisiaj... Konkurencja tworzy... Tworzy rynek. Mhm. Konkurencja tworzy rynek i to jest absolutna prawda. I też dlatego się przeprowadziłam tutaj, bo... No bo dużo się dzieje, dużo po prostu. Dużo się dzieje, tak. Ty w kawiarni możesz spotkać osobę, z którą później będziesz jeszcze 2 lata współpracować w fajnej, dużej marce, czego w miejscu, które nie jest związane z modą zupełnie, jest praktycznie nieosiągalne. Ja bym powiedziała, że najważniejsze to jakoś zrozumieć w ogóle, kim ty jesteś, jako osoba kreatywna, co rzeczywiście cię kręci, co chcesz robić. Nie w zakresie, z jaką marką chcę pracować, tylko jakie zdjęcia chcę robić, jakie materiały lubię tworzyć, o co chodzi, jakby... No tak, co cię kręci. Tak, zrozumieć siebie, bo wtedy, jeżeli sama zrozumiesz to, w czym jesteś dobra i co cię cieszy, tak, to inni zrozumieją to, co robisz. Inni zrozumieją to, co robisz i przede wszystkim w twoich projektach będzie bardzo dużo może nie zaufanie, tylko jakie to jest polskie słowo, kiedy... No nie wiem, serca po prostu? Tak, to będzie wyglądało jako coś prawdziwego, coś od serca. Czy to będzie coś związane z fetyszyzmem, czy to będzie super eleganckie i bardzo minimalistyczne, czy na odwrót takie ekstrawaganckie, jak burlesk, to jeżeli to jest rzeczywiście twoja pasja, to będzie przekazane w twoich pracach i osoby, które też się tym pasjonują albo wykorzystują ten temat, oni to zobaczą. Od razu cię rozczytają tak, jako swojego. Tak, tak, tak. To prawda. Strasznie trudno stworzyć, nie wiem, myśleć o stworzeniu bardzo luksusowych, wspaniałych sesji zdjęciowych dla Vogue i myśleć o jakimś wyjątkowo bogatym kliencie, kiedy osoba, która tworzy to, na przykład boi się wejść do butiku super drogiego, bo na przykład nie czuję się niekomfortowo. To są tak jakby dwa światy, które się mijają i w pracach to widać niestety. I dużo łatwiej przejść od tego, co jest rzeczywiście twoje. To jest pierwsze. Dwa, myślę, że w każdej branży jest tak, że jest najbardziej widoczna część, na przykład jak pokazy albo marka modowa i jest bardzo dużo innych części, które tą branżę tworzą, czyli agencje eventowe, agencje production, osoby, które... agencje, które tworzą akurat części wizualne albo w ogóle strategie dla brandu. Tak jakby całe... Tworzenie kontentu wokół tak, tego. Tak, tak, tak. I tego tak naprawdę jest bardzo dużo i myślę, że warto, kiedy się ogląda sesje zdjęciowe, sprawdzić, kto to zrobił, kto wymyślił koncept, kto jest make-up artist, kto jest stylist, dlaczego tak, do jakiej agencji oni należą. I tak jakby w taki sposób zbudować sobie takie drzewko, kto współpracuje z daną marką i w jaki sposób mogę tutaj dojść. Też do tego się podpina wszystkie agencje, które w innych krajach na przykład obsługują daną markę i można wtedy wyjść na osobę, która lokalnie tym się zajmuje, co jest dużo łatwiejsze. Niż polecieć do Nowego Jorku i stwierdzić... Idziemy do siedziby tak, głównej i wbijamy do Marka Jacobsa i tak, I don't know. No, więc jakoś tak, ale na pewno to nie jest niemożliwe. Słuchaj, a tak jakby trochę z innej beczki, bo właśnie powiedziałaś o tym, że konkurencja tworzy rynek, co rzeczywiście jest takie, bym powiedział, optymistyczne, tak? Co by musiały zrobić miejsca, znaczy ja posłużę się przykładem, w okresie właśnie tygodni mody zawsze śledzę, no tak jak każde medium śledzimy feedy agencji prasowych i tego kontentu, który tam jest udostępniany. No i powiem w ten sposób, że jak się wejdzie na polskie, jakby polskich dostawców kontentu, to tam moda się praktycznie nie pojawia, w sensie ten temat jest nieobecny, nie? A jednocześnie są takie badania po wyszukaniach w internecie, czyli jakby to nie jest przekłamane, tylko to nie jest czyjeś życzenie, tylko to są jakby twarde fakty.
nazwy miast związanych z modą, tak? I tam chyba Warszawa jest na, nie wiem, 50 którymś, a Kraków jest na 60 którymś miejscu na świecie. Mhm. Podczas kiedy, jak się patrzy na, nie wiem, podejście osób, które mogłyby coś z tym zrobić i mają narzędzia wpływu, no to moda to jest jakiś taki temat, który nikogo nie interesuje, nie? No, to, że przez tyle lat nie doczekaliśmy się dobrego tygodnia mody w Polsce, może nie powinniśmy sobie zawracać głowy. Moda jest w Mediolanie i w Paryżu, a w Polsce robimy, nie wiem, targi przemysłu drzewnego, który też jest ważny, bo przecież meble to też design, tak? Wydaje mi się, że po prostu na różne branże jest różny czas na tak jakby duże zainteresowanie. Dużo łatwiej jest mówić o Paryżu albo o Mediolanie, o krajach, które były kiedyś bogate, gdzie było po prostu dużo więcej kasy u ludzi, średnia tak jakby... No moda jest pewną funkcją ogólnej pomyślności, gospodarki i dobrobytu, tak? Tak, a w Polsce od kiedy jest tak, że ludzie mogą sobie pozwolić na trochę więcej? No, stosunkowo od niedawna, tak? Stosunkowo od niedawna. Przez lata 90., 80. tak nie było. No tak, to było raczej zachłyśnięcie się i w ogóle uczenie się też marek i zrozumienie jakby jaka marka... Coś, to jest. Coś takiego tak, jest dokładnie. I z czym się to je, gdy na przykład w Paryżu było mnóstwo pokazów, mnóstwo osób, które mogli to kupić i tak jakby... Nie można nagle wejść na bardzo wysoki poziom, kiedy tego w ogóle nie było w twoim kraju. Tak jakby jest cały ogromny plast kultury, który musi się rozwijać i na to jest potrzebny czas. Wydaje mi się, że w Polsce to wszystko się rozwija. Ale nie, spokojnie. Jakby. To wszystko się rozwija z tym, że są gazety, jest jakaś prasa, są oczywiście internet, Instagram, jest internet, są osoby, które się tym interesują. I im więcej ludzie będą zarabiać, tym więcej będą na to wydawać i ogólnie taka średnia będzie też wyższa i zrozumienie, co to jest fajnie się ubierać, co to jest własny styl. Już to będzie, nie będzie tak bardzo związane z tym, co celebryci się ubierają, jak się celebryci ubierają, tylko z jakimś takim własnym, wewnętrznym poczuciem. Zrozumieniem, czego chcesz i co chcesz przedstawiać sobą, jak chcesz, żeby ludzie cię widzieli. Więc wydaje mi się, że na to przyjdzie czas, zwłaszcza wtedy, kiedy nie będzie postrzegane jako coś, jako błahostka. Aha. Bo tak oczywiście, że nie jest. Nie można nazwać błahostką rzecz, którą zawsze na sobie masz, że masz na sobie ubiór. Czytałem takie twoje słowa, gdzie powiedziałaś, że otoczenie ma jednak wpływ na to, jak ludzie... Jeżeli ulica jest czysta, to nie rzucisz papiera, bo ci głupio trochę, tak? A jeżeli jest ogólnie rozgardiasz, no to wtedy już na niczym ci nie zależy, tak? Albo ci jest głupio, albo zaczynasz zauważyć, że tak jest lepiej i sam już tego nie zrobisz. No tak. Jeżeli widzisz, że każdego ranka wszyscy są po prysznicu, w ogóle no to tak, no to nie wyjdziesz. Ty chcesz tak samo wyglądać, ty chcesz, you thrive for better, chcesz też wyglądać fajnie, chcesz też czuć się dobrze, chcesz też tak jakby dorównywać, bo nagle już poczujesz. To jest tak jak pijesz super kawę, ciężko to po potem fajnej kawie nie smakuje ci, tak, no, pić to jest prawda. Słuchaj, wspomniałaś o celebrytach. Chyba przedwczoraj był taki news, że Snoop Dogg sprzedaje jakieś tam obrazy NFT. Johnny Depp okazało się, że jest malarzem i też sprzedaje obrazy. Brad Pitt wypuszcza kolekcję mody. No, z jednej strony fajnie, że oni jakoś tak przybliżają te branże kreatywne ludziom, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak ktoś jest prawdziwym malarzem, prawdziwym projektantem, to może mu być trochę przykro, że o jego pracach nikt nie napisze. Czy to dobrze, że celebryci są malarzami, projektantami? Wydaje mi się, że to nie ma, że nie ma takiej kategorii, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja myślę, że bardzo dużo osób kreatywnych, czy na przykład komików, czy osób, które robią jedną daną rzecz, często są bardzo skupione tylko i wyłącznie na tworzeniu na przykład obrazu albo czegoś konkretnego i zupełnie nie myślą o brandingu, o marketingu. Teraz jest taki świat, że
bardzo ciężko zarabiać tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy i dużo lepiej się zarabia i dużo lepiej się żyje, jeżeli ty sam tworzysz swoją grupę docelową i oni wszyscy, i Brad Pitt, i Snoop Dogg, oni to stworzyli. No tak, stworzyli, to jest prawda. I to, że potrafią teraz sprzedać obraz, mimo tego, że nie są malarzami, albo NFC, bo to jest... No tak, zaklęcie, które wszyscy teraz powtarzają. Okej. Znaczy, to wiesz... Inne osoby, to osoby, którym jest głupio, że na nich nie zwrócili uwagi, powinien się tego nauczyć. Są osoby, które chcieliby właśnie w takiej branży modowej się rozwijać, to według mnie one albo powinny bardzo fajnie, bardzo dobrze wyczuwać swój lokalny rynek i rozwijać się tam i tworzyć tak jakby wokół siebie taką lokalną grupę odbiorców, albo być, albo bardzo często przybywać w miejsce, gdzie tej mody jest bardzo dużo. Ponieważ na przykład w czasie lockdownu, kiedy praktycznie nie było żadnych eventów modowych, nie było praktycznie żadnych wystaw modowych, tak jakby wszystko było na stopie, ja miałam jedną z najlepszych współprac, ponieważ byłam, już mieszkałam w Mediolanie i napisał do mnie Massimo Alba, to jest projektant, który w ostatnim filmu o Jamesie Bondzie ubierał go i zaproponował współpracę, gdzie wyglądało to niesamowicie. Przyszłam do ich showroomu i on powiedział, że nam się bardzo podobają twoje prace, chcemy zrobić serię takich handkerchiefs, to jest poszetek, tak, poszetek, tak. Poszetek. Z twoimi ilustracjami, rób co chcesz. Wow. I ja tak, rób co chcesz, najlepszy klient, nie wolno temu wierzyć. I w końcu doszliśmy do tego, że projektant uwielbia zbierać różne bibeloty i meble z różnych części świata i uwielbia kwiaty. Ja zaproponowałam, słuchaj, zróbmy tak, kwiaty, coś bardzo naturalnego, tego, coś związane z przyrodą, plus design i połączmy to, dobrze, przyjdź do mnie do domu, tam mam całą kolekcję. Ja przyszłam, narysowałam na żywo jego psa, jego ulubione te... Wow. Jakieś takie rzeczy związane z domem, które przywoził z całego świata. Z tego wyszła seria tych... poszetek, szarf i t-shirtów. Myślę, że te oklaski są na miejscu. Tak. I sprzedawali to w centrum Mediolanu przy Mediolanie przy Breży, tak. Kurczę. Czyli jednak zdarzają się takie projekty marzeń, ale też tak? Potrafiłaś to odpowiednio skonsumować z tym, że właśnie trafiłaś w to, co ten ktoś, bardzo co było chciałam. Faktycznie jego i wow. Jednak, no i też właśnie rysowanie nie ze zdjęć, tylko rysowanie z natury, gdzie jakby wydarzają się te najlepsze rzeczy i najlepsze smaczki. Tak, dużo więcej ludzi to widzi. Ponieważ oni, jak człowiek widzi, jak coś się tworzy, on jest super zaciekawiony. I zazwyczaj, jak zaczynam szkicować, to zbiera się wokół mnie ileś tam osób. Czy nie przeszkadza ci to, że patrzą? Wow. Ja uwielbiam attention. nie przeszkadza mi to. Tym bardziej potrafię jeszcze porozmawiać, póki rysuję i bardzo dużo kontaktów tak sobie stworzyłam. Słuchaj, gdzie się można odwiedzić tutaj? Czy jest takie miejsce, nie wiem, butik, galeria? Tego lata zaczęłam tworzyć dużo więcej obrazów, nie tylko ilustracji i zastanawiam się właśnie nad stworzeniem wystawy, wystawieniem moich prac w galerii, ale to jest jeszcze taka surowa sprawa i dopiero muszę poznać ten świat w ogóle, bo jest zupełnie inny niż modowy, ale mam nadzieję, że w przyszłości tak, ale ogólnie ja jestem fanem Mediolanu i myślę, że każdy powinien tutaj przyjechać w trakcie Fashion Week i zobaczyć tych wszystkich przepięknych ludzi, te wspaniałe wystawy, na przykład teraz jest wystawa Avedona w Palazzo Reale i zobaczyć, jak ta moda rzeczywiście tutaj przenika w każdym jednym małym elemencie, jak design jest tak jakby ważnym punktem w ogóle dla Włochów i dla Mediolańczyków. I zwracać uwagę na architekturę, na zwykłe wejście do domów, na klamki na drzwiach, na to, jak wszystko jest zaprojektowane i jaki w tym wszystkim jest jakiś taki wspólny czerwony nić. Aha. To jest bardzo fajnie przyjechać tutaj, poczuć to, nasycić się tą modą i wykorzystać elementy, które były widziane na ulicach. Nawet przez zwykłych osób, które nie są związane z modą, bo Włosi są tak, tacy, to prawda, że to prawda. Oni mają swój styl. W jakiś sposób inny zawiązują, nie wiem, chustkę albo... Sprezzatura. Sprezzatura, tak. To jest bardzo fajne i za to kocham Mediolan. Słuchaj, no to w takim razie czekamy na
Czekamy na informacje o galerii i o wystawie. Dobrze. Dzięki. Dziękuję bardzo.